tytułu przewozu osób i wysokości opłaty manipulacyjnej. Wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Otwieram dyskusję. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Radny Radosław Zimnowoda, proszę. Państwo burmistrzowie, szanowni państwo, chciałbym odnieść się do tego projektu uchwały, zwracając uwagę na kilka, myślę, że istotnych rzeczy odnośnie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lęborku. Nie będą to kwestie, które sam wymyśliłem, ale wynikające wprost z materiałów dotyczących badania preferencji i zachowań komunikacyjnych pasażerów komunikacji miejskiej. To jest materiał, który był nam przekazany w grudniu 2020 roku. Myślę, że każdy z państwa się z nim zapoznał, aczkolwiek minęło trochę czasu od momentu jego otrzymania i chciałbym przypomnieć kilka spraw, które tam zostało poruszonych. Lęborska komunikacja miejska uzyskała ocenę ogólną 3 w skali ocen od 2 do 5. No, ocena nie jest oceną, która by można by było ją określić jako dobrą. Jest to co najmniej średnia bądź poniżej nawet średniej. Pasażerowie lęborskiej komunikacji i nie tylko pasażerowie, bo również wśród osób, których przeprowadzano badanie, byli kierowcy samochodów i korzystający głównie z pojazdów, swoich pojazdów samochodowych, zwracali w głównej mierze uwagę na problem związany z punktualnością, dostępnością autobusów, jak i również problemy związane z opóźnieniami, a wręcz wskazywano nawet z nieaktualnością rozkładów jazdy, co jakby przekładało się na to, że autobusy w ogóle się nie pojawiały w czasie, w którym były wskazane jako w rozkładzie jazdy. W największym stopniu zwracano uwagę na to, że są to kwestie wymagające poprawy. Dzisiaj myślę, że to jest też dobry moment na to, aby zadać pytanie akurat może burmistrzowi, ale oczywiście bezpośrednio panu dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskiej, jakie działania były podjęte, aby poprawić tą sytuację, bo przecież nie robiliśmy tego badania tylko po to, żeby go zrobić, tylko wyciągnąć z niego wnioski i ewentualnie dokonywać jakichś działań naprawczych związanych z poprawieniem tej sytuacji. Dzisiaj podnosimy ceny biletów, a bynajmniej wyrażamy taką zgodę, podejmując tą uchwałę, wskazując maksymalne stawki ceny biletów. Ostateczna decyzja będzie podjęta przez pana burmistrza, w jakim stopniu te ceny biletów zostaną podniesione. Proponuję, pan dyrektor, bo pewnie jest on jakby autorem tego projektu uchwały, proponuje podniesienie stawek o około 33%. I wydawałoby się nam, że jest to uzasadnione, bo z jednej strony zwiększone koszty pracownicze, koszt oleju napędowego i szalejąca inflacja powoduje, że system w jakiś sposób finansowania musi się domykać. Ale są też inne rzeczy, o których właśnie przed chwilą wspomniałem, na które warto zwrócić uwagę, jak i kwestie, o których często i państwo tutaj zgłaszacie w ramach interpelacji, wniosków, prosząc o jakieś działania związane chociażby z tą częstotliwością, zasięgiem. Często pojawiały się wnioski dotyczące funkcjonowania autobusów na górną pętlę przy cmentarzu. Szeroko dyskusja prowadzona przez radnych i pytania związane z dopłatami do komunikacji miejskiej przez gminę Nowowieś Lęborską. Od lat wiemy, że w cudzysłowie prowadzone są rozmowy, z których niewiele wynika. Dzisiaj to też jest pytanie, które chciałbym zadać, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o to finansowanie, bo jeszcze nie tak dawno, jak pytałem o koszty związane z funkcjonowaniem spółki i to, w jaki sposób, w jakim procencie pokrywane są te koszty ze sprzedaży biletów, otrzymałem informację, że jest to około 30% kosztów spółki pokrywane ze sprzedaży biletów i pewnie to się niewiele zmieniło w tym zakresie, z czego 52% przychodów ze sprzedaży biletów jest poza obszarem miejskim, czyli właśnie z obsługi tej gminy, w głównej mierze gminy Nowa Wieś Lęborska. Miasto Lęborg dopłaca, oczywiście musi rekompensować te straty
wynikające z wyższych kosztów, rzeczywistych kosztów, a pokrywanych kosztów ze sprzedaży biletów. My do tego interesu dopłacamy i dobrze, bo mieszkańcom się ta komunikacja miejska należy i też były swego czasu rozmowy i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej darmowej. Nie udało się tego przeforsować, a bynajmniej nie w całości, w części funkcjonuje to i myślę, że funkcjonuje to dobrze. Natomiast jakby cały czas pozostaje temat gminy Nowa Wieś Lęborska i dofinansowania, uczestniczenia, partycypacji w tych kosztach funkcjonowania naszego zakładu komunikacji miejskiej, spółki miejskiej. Więc podsumowując, z jednej strony podwyżka cen biletów zrozumiała, natomiast ja dzisiaj solidaryzując się z pasażerami, mieszkańcami Lęborka, będę przeciwny tej uchwale, chociażby z uwagi na wyniki tego badania preferencji zachowań komunikacyjnych pasażerów, na wiele aspektów problematycznych, które pojawiły się w tym badaniu, na wciąż nierozstrzygnięte kwestie związane z dofinansowaniem bądź partycypacją w finansowaniu spółki naszej przez gminę ościenną, gminę Nowa Wieś Lęborska. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 48/619/2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 grudnia 2022 roku. Kto z Państwa jest za jej podjęciem, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku.